Cześć, witam wszystkich. Cóż, rzec, kończy się stary tydzień i pora na kolejny odcinek z budowy Poteza. Otóż odcinek przebiegł w sposób odcinek. Jego produkcja, a dokładniej sklejenie modelu na potrzeby tej produkcji przebiegło w sposób dość nieoczekiwany, bo po sklejeniu wstępnym okazało się, że model udało się nawet pomalować. No i pewnie gdyby to było coś prostszego, to za tydzień mielibyśmy odcinek finałowy, no ale z Potezem tak prosto nie jest. Więc pewnie za tydzień będzie coś innego. No a w sensie coś innego niż odcinek finałowy. A co dokładnie, no to dowiecie się oczywiście z zakończenia. A na razie zapraszam Was na relację z tego, co udało się w tym tygodniu posklejać, poskładać, pomalować. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Montaż podzespołów do kadłuba Poteza zacząłem od tego elementu, który mieści w sobie układy sterowania, siedziska pilotów, dorobiłem tam też pasy bezpieczeństwa, pas foteli, no tak to właśnie się prezentuje. I potem połączyłem obie połówki. Pasują całkiem dobrze, jak na short run można powiedzieć, że wręcz znakomicie. To jest tamia Extra Thin Cement Quick Setting. Część spodnią, czyli brzuch, można by powiedzieć, samolotu, również wkleiłem w podobny sposób. Przednia część kadłuba nie sprawiała tutaj też nadmiernych problemów. Jak dotąd wszystko pasuje bardzo dobrze. To, co trzeba było zaszpachlować, zaszpachlowałem i zeszlifowałem potem. Oczywiście nie tylko takimi pilnikami, bo wiadomo, że trzeba było później jeszcze wygładzić materiał takimi bardziej delikatnymi. Skleiłem więc kadłub w całość. Tu trzeba było oczywiście uważać, żeby wszystko było równo, ale jakichś nadmiernych problemów przy tym nie było. Jedynym elementem, który wymaga dopasowania, to jest właśnie ta część, która się znajduje za tymi przednimi zastrzałami. Ja jej nie wpasowywałem tak perfekcyjnie, bo według zdjęć, które znalazłem, ona tam rzeczywiście była dość nierówno, że tak powiem, wmontowana. Rzeczywiście były tam uskoki w konstrukcji, tak przynajmniej widziałem na zdjęciach. I przykleiłem to do reszty kadłuba, wklejając odpowiednio wcześniej płat. Zeszlifowałem, zaszpachlowałem. Jak dotąd wszystko pasuje naprawdę bardzo dobrze. Kolejnym krokiem było malowanie całości. Jak już wspomniałem, najpierw czarny podkład Mr. Hobby Finishing Surfacer 1500 Black czarny.
Kolejnym krokiem było naniesienie niebiesko-szarego koloru typowego dla polskiego lotnictwa. Ostatecznie jednak, jak widzicie, zdecydowałem się pomalować ten spód na niebiesko. Tutaj bardzo dziękuję za sugestie z komentarzy. Rzeczywiście udało się znaleźć zdjęcie, na którym te samoloty są w ten sposób pomalowane. No i później druga warstwa, żeby wyrównać efekt. Po wyschnięciu i zamaskowaniu spodnich części całego płatowca mogłem przystąpić do nanoszenia kolorów na górną część. Tutaj najpierw rozjaśnienia takim jasnym kolorem, takim właśnie jasno-piaskowym, żeby ten podkład nie był zbyt ciemny. No a później oczywiście naniosłem ten kolor polskiego khaki. Ten ciemny, czyli taki bardziej brązowy. A na zakończenie całość otrzymała kolor błyszczący, oczywiście lakier błyszczący, bezbarwny. Takie oczywiście przygotowanie pod dalsze etapy prac. No cóż, Mistrzostwo Świata może to nie jest, ale prezentuje się w miarę przyzwoicie. Oczywiście wiadomo, że to nie jest jeszcze koniec prac. Do końca pracy jeszcze sporo. No ale teraz zobaczcie zwyczajowe dwa zdjęcia, a później usłyszycie i obejrzycie moje podsumowanie odcinka. No i to tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu planuję połączyć płaty i zrobić naciągi. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie to w miarę przynajmniej bezproblemowe. No ale oczywiście to wszystko się okaże w trakcie. Może też jeszcze uda się zrobić coś poza tym zabiegiem. Zabieg może nietrafione słowo, bardziej operacja. No. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za oglądanie moich filmów, za to, że lajkujecie je, subskrybujecie mój kanał, za wszystkie komentarze, wszystkie lajki, kciuki w górę, łapki w górę, jak tam się to zwie, wszystkie subskrypcje i wszystkie komentarze. Bardzo Wam za to dziękuję, bardzo, bardzo Wam jestem za to wdzięczny, że tu jesteście i że ze sobą współpracujemy. No i...
to tyle na dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się, cześć!